Aż 1/3 zdrowej młodzieży i dorosłych twierdzi, że często czuje się bardzo śpiąca i pozbawiona energii. Przyjrzyjmy się więc, co sprawia, że wciąż czujemy się zmęczeni. Ojej, przepraszam. Przede wszystkim powinniśmy unikać jedzenia większej ilości węglowodanów prostych, takich jak cukier. Zwiększając poziom glukozy we krwi, dają nam one błyskawiczny zastrzyk energii. Efekt ten, zwany hipoglikemią reaktywną albo krachem cukrowym, jest jednak krótkotrwały. Chęć podniesienia poziomu energii wpędza nas w fatalny cykl szybkiego pobudzenia i równie szybkiego spadku sił. Właśnie dlatego jedzenie dużej ilości słodkich produktów ostatecznie sprawi, że będziemy odczuwali ciągłe zmęczenie w trakcie dnia. Wyobraźcie to sobie na przykładzie ładowania smartfonu, kiedy poziom baterii jest niski. Będzie on działał bez zarzutu, dopóki jest podłączony do zasilania, jednak szybko się rozładuje zaraz po odłączeniu. Ograniczenie cukru, jaki spożywamy w posiłkach, znacząco zwiększy pokłady naszej energii w ciągu dnia. Wymiana czekolady na warzywa sprawi, że będziecie się czuli pełni werwy od rana do wieczora. To, co spożywamy, ma ogromny wpływ na nasze pokłady energii, bo czerpiemy ją głównie z przyjmowanych kalorii. Jeśli nie dostarczymy organizmowi ich dostatecznej ilości, nasz metabolizm zwolni, gdyż będzie próbował zachować jak najwięcej energii. Może to sprawić, że będziecie się czuć, a nawet wyglądać jak zombie. Chłopcy w wieku nastoletnim potrzebują około 2800 kalorii każdego dnia, podczas gdy dziewczęta nieco mniej, bo 2200 kalorii. Kiedy osiągamy dorosłość, a nasze ciała przestają rosnąć, potrzebna nam ilość kalorii spada do 2500 dla mężczyzn oraz zaledwie 2000 dla kobiet. Białko jest równie niezbędne w dostarczaniu nam energii. Możemy je znaleźć w mięsie, między innymi wołowinie, jagnięcinie czy drobiu. Nabiał, jajka oraz ryby są równie bogatym źródłem białka. Jeśli czujecie się zmęczeni, powinniście też zwrócić uwagę na spożywaną przez Was ilość kofeiny. O ile może się wydawać, że popołudniowa filiżanka kawy czy napój energetyczny postawią nas na nogi na resztę dnia, mogą one również zaburzyć rytm snu. Większość ludzi uważa, że kofeina utrzymuje się w organizmie od 5 do 7 godzin, dlatego często powtarzamy, aby nie pić kawy krótko przed snem. W rzeczywistości kofeina utrzymuje się w tkankach o połowę dłużej, bo od 10 do 14 godzin. Załóżmy, że wypijecie napój z jej zawartością o 15. O godzinie 22, kiedy przygotowujecie się powoli do snu, połowa tej dawki wciąż jest w waszym ciele, nadal dodając wam energii, gdy tak naprawdę jej nie potrzebujecie. To z kolei oznacza, że około 4 nad ranem ćwierć tej dawki wciąż może sprawiać, że będziecie się obracać z boku na bok, nie mogąc zasnąć. Istnieje na to proste rozwiązanie. Wystarczy unikać napojów energetycznych i kawy po godzinie 12. Mówi się, że potrzebujemy około 8 godzin snu, aby czuć się wyspanym i wypoczętym. Kiedy jesteśmy młodsi, potrzebujemy go nawet więcej. Oto gdzie często popełniamy błąd. Jeśli musicie wstać o 7 do szkoły, kładziecie się spać o 23, aby zapewnić sobie 8 godzin snu. Trzeba jednak wziąć poprawkę na to, że możecie potrzebować nawet godziny na samo zaśnięcie. Spróbujcie wyliczyć, ile zazwyczaj zajmuje wam zaśnięcie, a potem dodajcie ten czas do waszych 8 godzin snu. Po kilku tygodniach tej praktyki będziecie czuć się o wiele lepiej. Nie jest też dobrym pomysłem, aby włączać telewizor krótko przed pójściem spać. Łóżko powinno służyć wam jedynie do snu. Jasny ekran laptopa również wam w tym nie pomoże. Najlepiej unikać wszelkich gadżetów emitujących światło niebieskie lub białe, przynajmniej godzinę przed położeniem się do łóżka. To oznacza wyłączenie telefonu, laptopa i telewizora. Świecące ekrany przeszkadzają mózgowi w uwolnieniu hormonu odpowiedzialnego za sen, czyli melatoniny, co oznacza, że nasz organizm nie jest w stanie określić odpowiedniej pory na zaśnięcie. Zostaje oszukany, myśląc, że doświadcza światła dziennego. To dostarcza bodźców do mózgu, co sprawia, że trudniej nam zasnąć. Spróbujcie pójść o krok dalej i stworzyć we waszych sypialniach strefę wolną od elektroniki. Ekran telefonu zamieńcie na dobrą książkę, a zobaczycie, że doskonale pomoże wam ona odpłynąć w objęciach Morfeusza. Audiobooki nadadzą się do tego równie dobrze. Kolejną radą na lepszy i zdrowszy sen, jaką dla was mamy, jest zasłona zaciemniająca. Jeśli nie chcecie się wykosztować, możecie również użyć ciemnego prześcieradła lub ręcznika, by zakryć okno. Dzięki temu poranne promienie słoneczne nie powinny was zbudzić zbyt wcześnie, a wy możecie dalej śnić o szczeniaczkach i kotkach lub o czym tam lubicie. W
tym wszystkim należy nie zapominać o ważnym aspekcie, jakim jest aktywność fizyczna. Ona również wspomaga lepszy sen. Być może myślicie, że po ciężkim dniu w pracy lub szkole wygodne rozłożenie się na kanapie skutecznie podładuje wasze baterie. Tymczasem, nawet jeśli to ostatnia rzecz, na jaką macie ochotę, zadbajcie o odrobinę ruchu, choćby zaledwie 15 minut. Nie oznacza to wcale, że musicie zacząć chodzić codziennie na siłownię. Możecie na przykład wdrożyć spacery do waszej dziennej rutyny. Nie muszą one być przesadnie długie, 30-minutowa przechadzka w zupełności wystarczy. Istnieją trzy zupełnie proste sposoby na utrzymanie aktywności w ciągu dnia. Zamiast podjeżdżać samochodem w niedalekie miejsca, wybierzcie się tam pieszo. Gdy przyjdzie wam skorzystać z windy, podziękujcie jej i wybierzcie schody. Nie siadajcie też w każdym możliwym momencie, warto czasem chwilę postać. W biurze lub w domu możecie wypróbować pracę przy stojącym biurku. Dodatkowo pajacyki są świetnym i prostym ćwiczeniem, które możecie dopisać do dziennego harmonogramu. Angażują one całe nasze ciało i wspomagają krążenie. Nie potrzeba też żadnego sprzętu do ich wykonania, więc świetnie sprawdzą się podczas południowego zastoju w biurze. Ustalenie sobie jednolitej rutyny snu jest równie ważne, abyśmy czuli się wypoczęci każdego dnia. Postarajcie się kłaść do łóżka mniej więcej o tej samej porze każdego wieczora, a także wstawać o tej samej godzinie rano. Dorośli, którzy zachowują tę samą porę kładzenia się spać i wstawania rano, zarówno w środku tygodnia, jak i w weekendy, są przeważnie o wiele mniej zmęczeni w ciągu dnia oraz łatwiej przychodzi im zasypianie. Podobnie jak rośliny, które więdną bez wody, nasze organizmy nie będą funkcjonować należycie bez odpowiedniej zawartości H2O. Picie odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia pozwoli wam zachować wigor i rzeźkość bez względu na to, czy przymierzacie się właśnie do wejścia na Mount Everest, czy do zakupów w waszym ulubionym sklepie. Stres pochłania dużą część waszej ciężko wypracowanej energii. Jeśli zbliżacie się do ważnych egzaminów lub terminu projektów pracy, wypróbujcie tych kilku rozwiązań na uspokojenie. Słuchanie ulubionej muzyki, wciągająca lektura, czas spędzony z przyjaciółmi, a także joga lub medytacja. Darmowe poradniki i wskazówki do jogi są łatwo dostępne w internecie, a sama medytacja jest bardzo prosta do wykonania. Wystarczy poszukać jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie będziemy mogli wygodnie usiąść, a następnie skupić się na powolnym wdychaniu i wydychaniu powietrza. Dobrze też ustalić sobie pewien limit czasowy. Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z medytacją, możecie zacząć od krótkich sesji takich jak 5 czy 10 minut. W internecie znajdziecie całą masę przeróżnych dźwięków i melodii, które pomogą wam zachować potrzebne skupienie. Cokolwiek pomaga wam w odpoczynku, z pewnością przełoży się na dobre samopoczucie i większe pokłady energii. Jeśli jednak spróbowaliście już wszystkich naszych rad, a nadal odczuwacie notoryczne zmęczenie, może ono mieć zgoła inne podłoże. Nadwrażliwość pokarmowa może spowodować, że będziecie się czuli ospani. Nietolerancja na takie produkty jak gluten, artykuły mleczne czy jaja jest u ludzi częstym przypadkiem. Sporą część energii otrzymujemy również z witamin. Żelazo możemy znaleźć w szpinaku, brokułach, czerwonym mięsie czy mięsie indyka. Witaminę D natomiast najczęściej znajdziemy w grzybach, tłustych rybach czy owocach morza, ale przede wszystkim otrzymamy ją ze słońca. Mleko, jaja oraz wołowina są świetnym źródłem witaminy B12. Jeśli jednak zmiana nawyków żywieniowych nie wchodzi u was w grę, rozważcie suplementację diety. To zadziała równie skutecznie.